pierwszy koncert 20 września. Rzeczywiście aura już jesienna. I jak to w muzyce francuskiej, która wykorzystuje bardzo często motywy chorału gregoriańskiego, czy też brzmienie bardzo kolorystyczne, słychać było wszystkie pory roku. Z kolegą organistą, z panem Cyprianem Jagiełło, próbowaliśmy właśnie publiczność wprowadzić w nastrój medytacyjny, właśnie tak często obecny w muzyce francuskiej. Zacząłem nietypowo, ponieważ zacząłem od kompozytora Oliviera Messiaena, który żył oczywiście dużo później niż kompozytorzy Gounod czy Franck, prawda? Ale jednak wydaje mi się, że ta koncepcja jak najbardziej była trafiona, dlatego że to wprowadziło pewien nastrój muzyki francuskiej, a od nastrojów Olivier Messiaen jest numer jeden według mnie. Dlatego nie wyobrażałem sobie, żeby nie zacząć właśnie utworem Oliviera Messiaena. Skończyłem też kompozytorem z podobnego okresu, czyli Jeanem Allain. Obaj żyli w podobnych latach tworzyli, z tym, że Allain umarł dosyć młodo, ale pozostawił bardzo bogatą literaturę organową. No co, natomiast środek wypełniły utwory romantyczne, César Franck, czyli klasyka muzyki organowej. Uważam, że instrument tyniecki jak najbardziej się sprawdził w tym repertuarze. Poza tym no, to też był, powiedzmy, dyspozycja instrumentu. To, jaki on jest, też wpłynęło na ten repertuar, który dobrałem i który dobraliśmy wspólnie z panem Marcinem Wolakiem.